Z tej strony Tomek Lach, jestem w Pradze, bo Praga to jest świetne miejsce nie tylko do zwiedzania zabytków, ale też do korzystania z życia, o czym świadczy choćby całkiem spora grupa młodych panów i panien młodych z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj na swoje jeziory kawalerskie. Ja już w Pradze byłem kilka razy, miałem okazję dość dobrze zwiedzić Hradczany i wszystkie fajniejsze atrakcje turystyczne, więc tym razem, razem ze swoją żoną Alicją, wpadliśmy tutaj po to, żeby napić się dobrego piwa, zjeść coś dobrego, nie mówię o knedlach i czeskim gulaszu, ale o tym, żeby skorzystać z tego, co Praga oferuje, jeżeli chodzi o kuchnię świata i o piwo oczywiście. Miałem jeszcze dodać, że w Pradze najsłabszym pomysłem jest chodzenie tam, gdzie chodzą turyści i do tych knajp, które są polecane przez przewodniki na przykład. Na Facebooku, jak napisałem, że jadę do Pragi na piwo, to wszyscy napisali: idź do Fleku, Fleku to jest świetne miejsce. Problem w tym, że to jest miejsce dla turystów, którym bardzo się przepłaca i dostaje w zamian połowę tego, co powinno się dostać, czyli małe porcje i drożyzna. Które tutaj pokazały się na filmiku, dokładnie opisałem na swoim blogu www.enjoyyourlife. Link jest pewnie gdzieś pod filmikiem. Zapraszam i do następnego razu. Cześć! Thank you.
Masz szansę coś powiedzieć do kamery. Nie roztrwonię jej na głupoty. Ahoj.